Krok. Czeka już na sygnał od trenera, ale na razie ten wiatr pod narty zbyt mocny, zbyt niebezpieczny dla zdrowia zawodnika. Jest jednak zielone światło, a zatem troszkę ten wieczny przedni wiatr zerżał, ale nie, 149 metrów. Potrzebuje w tych warunkach Lindwig, aby wyprzedzić Austrię. I szybuje, leci, leci, leci bardzo daleko, poza rozmiar skoczni. Mamy dzisiaj drugi ponad 140-metrowy skok. No tego można się było spodziewać, że będący w dobrej formie Mariusz Lindwig, kiedy złapie dobre warunki, dobre noszenie, będzie tutaj skakał daleko i tak też się dzieje. 144,5 metra. To już blisko rekordu skoczni, tylko 2,5 metra. Zabrakło do tego osiągnięcia Yuki Isato z ubiegłego roku, ale to wynik lepszy od poprzedniego rekordu wielkiej krokwi, który należał do Dawida Kubackiego. 144,5 odrabiają Norwegowie straty. Miał wiatr 0,9 metra na sekundę.